Okej, jestem już z powrotem. Cześć Moonlight, witam cię serdecznie. Dobra. Wiecie co? Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo niestety, nie wykorzystuje się wszystkich klocków w tej budowie i zastanawiam się, czy jak ja nie zrobię czasem tej tentakli, to nie będzie tak, że znowu mi zostaną jakieś klocki, a ja nie mam gdzie ich schować, bo nie mam tego pudełka nieszczęsnego. Więc ja chyba zrobię tą tentaklę, a potem rekina, bo wydaje mi się, że rekin wykorzysta wszystkie klocki, które tu są. Albo przynajmniej większość. Tak mi się wydaje. Więc chyba tak zrobimy, bo... No nie mam gdzie schować resztek klocków i to jest trochę problem. Więc zróbmy najpierw tą tentaklę. O, dziękuję za rozciąganko. Cześć Pink Sunflower, witam serdecznie. Tak, teraz będziemy składać ośmiornicę, bo musimy rozłożyć całą resztę z klocków. Co tam u ciebie, Moonlight, słychać? Jak zdrówko. Już nie się mój dostępnego wywacz. Do skarpety już zarzucić klocki. No... Nie, no muszę sobie załatwić to pudełko. No, na razie to niestety bez pudełka ani róż. Te oczy muszę zostawić, bo one mi będą potrzebne. Niestety wszystko idzie się, rozparcelowuje się. Pierwszy raz rozbieram klocki na streamie. To jest jedyne w swoim rodzaju. A dziękuję, dobrze, Pink Sunflower. A ty jak się czujesz? Dobrze wszystko, no to super. Znaczy mam wiedźmin, ale ja je rozcięłam nożyczkami, więc ja nie mam ich jak zamknąć z powrotem. Niestety. Więc będziemy musieli sobie poradzić. No, serio? To schowamy tutaj. O. Destruction! Nie może, ja tego nie wyciągnę. Wyłaś klocek. Jeśli to opakowanie otworzy na rogu, to jest taki... Jeszcze dobrze, jak elementy potem schować można. No, ale ja otwieram tak, że chrzaniam wszystko, więc nie da się za bardzo. Nie ma jak tego schować. Ja potem sobie przeukładam te klocki, jak już będę miała pudełko po prostu i będę miała gdzie je schować. Na chwilę obecną. No chciałam kupić wczoraj to pudełko, szukałam go wszędzie, ale niestety nie było, więc... Więc jest trochę lipa w tym względzie. W ogóle pierwszy raz tak szybko rozwalam klocki, bo zazwyczaj, wiecie, one stoją po kilka tygodni, miesięcy, lat. Nie no, lat to przesadzam, ale wiecie. Mm.
Ząbki były takie fajne. Najlepsze były ząbki. Już kurczę, nie da się tego. A co robicie ciekawego w ten weekend? Więc tak dłuższy. Można coś porobić. Jestem tych małych elementów będę szukać 5 lat, bo ja je tak wrzucam byle gdzie. A ten... To one wcześniej były tak poukładane w miarę woreczkami. No, ten rozdzielacz do elementów to jest złoto. Ktoś to wymyślił i działa zaczepiście. Tylko niektóre elementy są takie niewygodne. Dosyć. Nie wiadomo, jak się tu zabrać do tego. Ząbki. Rdząca ryba myślała, że jest największym drapieżnikiem i nikt jej nie podskoczy, ale trafiła na Anię. Więc jak układałam klocki Lego, to nie miałam zielonego pojęcia, jak używać tego rozdzielacza. No ja na początku też nie wiedziałam, jak tego używać. Właśnie nie wiem, czy ktoś, albo ktoś mi powiedział z was na czacie, albo w internecie znalazłam, już nie pamiętam. Bo oczywiście Lego nie daje żadnej instrukcji, jak tego używać. Na rozdzielaczu jest nawet element do technik zestawów. W sensie chodzi ci o to? Ja nawet nie wiedziałam. Myślałam, że do tych normalnych zestawów też się używa. Chociaż ja nie używałam jeszcze. Może nie wiem, jak mam to... Jak mam to z tej strony. O. Ząbki, dużo ząbków. Te ząbki nie mam jak rozdzielać, bo one są tak wszczepione. Chyba z tej strony. O. Ząbki. Aha, to jest to technik, o. Dzisiaj sobie uświadomiłam, że jem sałatkę ze szczypkiem. O nie! Jak mogłaś zeżreć szczypka? To jest okrutne. No to są właśnie upierdliwe elementy. Nie wiem, jak to rozdzielić. Nie się jak zaczepić. Nie da się. No właśnie, Wiedźmin. Au! Szkurde, moje paznokcie. Ała. Nie mogę sobie...
Nie zauważyłam, że był koniec przerwy. O nie. Życie w morzu jest ciężkie. Duzi zjadają małych. No. Powinnam to jakoś bardziej tematycznie rozkłonić. Ale się staram w miarę te małe elementy. I te niebieskie trzymać razem. Się najbardziej zlewają. Rozwałka! Dobra, to już złączone razem, bo przypuszczam, że to będzie razem wykorzystywane jeszcze. Jak nie, to się rozdzieli, że potem. Ząbków dużo. Przepraszam, ale jest taki też. O nie. Zapamiętam to sobie, Inkoza, zapamiętam. To jest. Uraza, dumy, szczypka. Mali mogą dużo uszczypnąć palec nogi. W sumie też racja. Cześć Beata, hejka. Dziękuję bardzo. Tobie również wszystkiego dobrego w nowym roku. Cieszę się, że chociaż smakuje. No ja w sumie kraba to ja nie jadam za bardzo. W sensie jedyne to te paluszki takie krabowe w sushi czasem. Ale to już dawno nie jadłam. Grube, cienkie. Naprawdę nie do końca idealnie, ale posprzątane jest. Zostały tak naprawdę dwa pokoje, ale to dlatego, że w jednym jest pranie jeszcze, a w drugim już dużo nie ma. Tylko trzeba będzie poprawić, bo aktualnie tam nikogo nie ma, więc standardowo podłogi. No, rozumiem. Ale podziwiam, Aniu, twoją wytrwałość. Gratulacje, możesz odpocząć. Byłaś kiedyś domowe sushi? Nie, domowe nie umiem w życiu. Tylko w restauracji. Nawet nie wiem, jaką rybę się tam wsadza. Sushi. Grube cienkie. Bartek to Bebek, on specjalnie mnie zaprosił i ugościł, bo wie, że umiem gotować i sprzątać. Trochę się nie dziwię. Ale no, jak to mówią, ważne, żeby wybrać kogoś do przyszłego życia z daną osobą, kto umie gotować. Bo głód nigdy nie przemija. Także Bartek wiedział, co robi. Jej, rozparcelowane. Sushi skarpie. Mi mama chciała zrobić przyjemność na święto i kupiła ulubioną sałatkę krabową. Z nie miałam wyboru, tylko tą na swoją obronę. Aha, taka sałatka krabowa, Boże, nie znam się kompletnie. To Ania gotuje spaghetti, ja gotuję spaghetti, jest super. Tak, będziemy jeść tylko spaghetti. No to w restauracji nigdy nie jadłem, tylko domowe. O! A to ty sam robisz, Bartek, czy Seba ci robi? No ja wierzę, ja też umiem gotować, Bartek. Tylko ja nie lubię gotować. Od tego zacznijmy. Nienawidzę gotować. Dobra. Zaczynamy od tego.
Nienawidzę gotować. To jest najgorsze, co można robić w życiu dla mnie, serio. Jakbym mogła, to bym nie gotowała wcale. Ale no, czasami się nie da, niestety. Co to jest za gumiany klocek? Przepraszam bardzo, ja taki miałam już gdzieś kiedyś. A taki to jest. Chyba nie miałam, nie wykorzystywałam takiego. Nie, sam nie robiłam, ale jadłam dobre wegańskie domowe sushi, jak byłam u sobie na Podlasiu. Aha. Ostatnio składałam kwiaty z Lego i wyglądają pięknie. O, super. Widziałam te kwiaty u Teo i naprawdę też mi się mega podobały. Strasznie fajnie wyglądają. Gotuję pasty włoskie, robię burgery, zapiekanki, a nawet zrobiłam ratatouille i wiele innych. Wow, podziwiam. I znowu zaczął się temat jedzenia i zaraz wszyscy będą głodni, nie? To tak zawsze ściąga się ten temat jedzenia. I dwa z kulką. Ja mam pustą lodówkę na prawie, bo nie kupowałam za dużo jedzenia, tylko sobie półki głównie, bo sama jadłam, musiałam powywalać pełno jedzenia z tej lodówki. O nie, smutno. Jedzenie się zawsze dobrze gada. Ja już jestem kłodny. Dobrze, Jezus, jasne. Mój tata tyle co nic jadł, więc nie miałam co kupować. No, rozumiem. Sobie dojadamy resztki spaghetti z sobą, bo Seba nigdy nie dojada jak mu porcję nałożę. O nie, jak mógł nie dojeść spaghetti? Bym ja była tam, bym zjadła wszystko. Teraz trzy takie. I takie i jeden jakieś takie dziwne. No nie, to jest to chyba. To będzie tu. Gdzie tu? Nie wiem co robić, bo to już późno, ale tak łażenie z Biedronki. Lasagne z Biedronki jadłam przedwczoraj, ojej. Ja takich gotowych dań za bardzo nie kupuję nigdy chyba. Oprócz pizzy mrożonej. Z czasu do czasu, ale tak to to. Chyba nie. Teraz muszą być znowu dwa różne. Dobra, dwa różne. Teraz będą ząbki. A nie, to do jednego. Myślałam, że do dwóch. Dobra. Super ząbki. Bo oczywiście ten takla też musi mieć uzębienie. Takie urocze ma ząbki. I co to tylko za ananasy? No, widziałam tą waszą pizzę. To i to razy dwa. Dwie kulki. Znowu o tym spaghetti, że sobie jutro zrobię. Będę zmęczona, ale na upartego sobie zrobię. Idę zobaczyć, czy on jest. Ojej. No, też bym zjadła spaghetti. Pryskanie cytrynką, proszę. Proszę bardzo, mówisz, masz. Mm.
No i to nie wiem, czy ośmiornica ma uzębienie. Nie no, chyba jakieś musi mieć. W sensie, bo to chyba nie jest ośmiornica, tylko kałamarnica, ale nie jestem pewna. W sumie nie wiem, czym to się różni. Ale pamiętam, że wszyscy się kłócili, czy to w Minecrafcie to jest kałamarnica, czy ośmiornica. Teraz ząbki tu. A, to nie takie duże ma być. Ma być takie małe. I tu niebieskie po boczku. O, gdzie? Jakie ma ząbki? O matko, Jezus, ja bym zjadła takie rzeczy. Seba męczy na moim PlayStation Tomb Raidera 3. No cóż, jest już masa sfrustrowany, o nie! A czemu? Jest jakiś inny ten Tomb Raider? Znaczy oprócz tego, że są kryształki do zapisywania. Jest jakiś dziwny klocek znowu. O, taki. Ośmiornica to Octoling, a kałamarnica to Inkling. Cześć, Walder. Tak. To z Splatoona kojarzę takie rzeczy. Dwa płaskie. To się na razie prościej buduje niż tamtą rybę gryzącą. Ale pewnie zaraz dojdziemy do jakichś trudniejszych elementów. Sterowanie, pad, kryształy, Lara robi co chce, ciemno, bo gamma minus 10. Ej, faktycznie. No to trzeba grać na padzie. W necie widzę info, że kałamarnice do zabijania ofiar wykorzystują dziób. Ojej. Czekaj, jest różnica przez te kryształki, to jest niebo a ziemia, bo ledwo co masz możliwość zapisu, a Seba skąpi, bo chce oszczędzać kryształki, a jeszcze ciemno jak nie wiem, gdzie iter na padzie jest trochę trudny. Plus sam TR3 jest wredny w sobie, na konsoli nie da się podwyższyć gamy, bo twórcy uznali, że nie zasługujemy. Nie, no to smutne. Ale ten... No ale wy już dobrze znacie przecież te Tomb Raidery. Już pamiętacie co gdzie wychodzi, jaka pułapka gdzie jest. Ja nie rozumiem, czemu wy macie problem. Czemu nie lubią tej gry? O Jezus. Czekajcie, to tak, w tę stronę. Jest mnóstwo ludzi, którzy nie umieją się przestawić z padów na klawiaturę, bo grali całe życie na PlayStation właśnie Tomb Raidery. I w sumie znam sporo osób, zwłaszcza z zagranicznych youtuberów, którzy grają w to nadal na padzie. Tu się te rurki wykorzystuje do czegoś. Z każdej strony nie wiem tak samo, no. Nie wiem, tu jakieś rurki są. Mnie się nie da opisać. Każdą strzelankę wymagającą skakania to tylko na padzie. Niby ta sama gra, ale kompletnie co innego. No ja wiem, w sensie... Ja nie wiem, czy u Pretzla nie grałam w Terry 1 na padzie. Chwilę. Ale już nie pamiętam, czy to było na padzie, czy nie. Dobrze, dziękuję, Team Koza, bardzo. Znaczy to tak jak ludzie się właśnie przyzwyczaili na padzie i nie umieją przejść na klawiaturę, nie? A my nie umiemy w drugą stronę, więc jakby to jest zrozumiałe. Bo całe życie człowiek inaczej gra.
Aha, dobra, bo tu będą oczka, świecidełka. Niepotrzebnie to rozwalałam w sumie. Oczko. No właśnie, więc trochę grałam na padzie, ale już nawet nie pamiętam za bardzo, jak to było. Szczerze Seba już koksi na tym padzie, tylko Lara się go nie słucha, to wina Lary. No, no, oczywiście, że wina Lary. Wszystko zawsze wina Lary. I te oczy... Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy te oczy coś tam, coś tam? Musimy tak krzywo te oczy zrobić, ja nie wiem. O! Patrzcie, tak nie widzicie, że ona się patrzy na was. A tu się patrzy, tu się patrzy, patrzy, patrzy. Boże, jaki w ogóle opis i jaka reklama TR3. Lara to niezależna kobieta, nie słucha facetów, dlatego w nowych seriach Lara doprowadza do katastrof. Prawda, Lara robi co chce, wciskanie guzika na facet dla niej to tylko sugestia kierunku, jej. Jeżeli to ta gra na padzie z kryształkami, to ja chcę bardzo. A ja się swoją drogą zastanawiałam kiedyś, czy nie przejść sobie właśnie i zrobić jakiegoś challenge'a z Tomb Raidera z tymi. Właśnie z przejściem na padzie, tylko że no trójka już odpada, bo już challenge'a z trójki robiłam. Już bym się nie mogła tak bardzo powtarzać. Ale się zastanawiałam nad tym. Czasem z powodu skręca w lewo, boż. Może masz zepsutego pada po prostu, Bartek. Takie pomysły można niechcący cisnąć padem na ścianę. Tam. Mnie się jeszcze nie zdarzyło, żebym ciskała padem, a byłam naprawdę wkurzona, chociażby w The Last of Us, jak przechodziłam jedynkę. Były takie momenty, że naprawdę myślałam, że rzucę tą grą i nigdy więcej do niej nie wrócę. Była dla mnie zbyt tragiczna. Historia jest świetna w tej grze, ale granie w nią to jest katorga. Nawet na poziomie easy. Dobra. I teraz tak, 4 z tej strony i 4 z tej strony. Tylko jeden to... No, chyba tak. Czy na padzie to ogarnij sobie emulator PS1, żeby mieć safe przy kryształkach dla pełnego cierpienia. Znaczy ja wiem, jak to ogarnąć, Bartek, tylko no jak mówię, trochę bez sensu, jak challenge z trójki już robiłam. No moje pady na przykład do PS3 bardzo szybko się psuły, także nie zdziwiłabym się, gdyby twój pad po prostu już zbyt dobrze nie działał, w sensie przyciski nie reagowały zbyt dobrze, może dlatego. Chociaż nie wiem, jak często grasz i czy w inne gry na przykład też i czy zauważyłeś to przy innych grach. R3 na padzie to dla mnie coś nowego i ciekawe wyzwanie, ale widzę, jaka ta gra wredna i trudna. No, ale kiedyś wszystkie te gry były takie trudne. Ile gier na Pegasusie ja męczyłam po milion razy, żeby przejść. Aladyna ile męczyłam, a to gra dla dzieci. Niby. Chociaż oczywiście na tym. Na Pegasusie to. Znaczy na Pegasusie, no. Na tym. Pseudo Pegasusie, który miałam, to było strasznie ciężkie. Jak ja to jako
używany kupiłam, ale w innych grach nie odczułam tego też, tego aż tak. Okej. Dobrze. Ja jestem ciekawa, czy gdzieś teraz można jeszcze dostać PS1 używany. Już pewnie tak. The Last of Us, jak ktoś nas postrzeli, to autentycznie czujemy się postrzeleni. No, ale mnie najbardziej dobijał fragment w tych kanałach chyba, czy gdzieś w jakichś takich ciemnych pomieszczeniach, gdzie uruchamiałam jakiś generator i nagle zjawiało się chyba dwóch purchlaków, milion klikaczy i jeszcze jakieś inne pseudo-zombie i nie miałam w ogóle szans ucieczki. I tamten fragment zabrał mi milion z mojego życia. To było straszne doświadczenie. To przy The Last of Us 2 się aż tak nie męczyłam, jak tam. Tak. 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 O, jaki ma ładny łepek. Taki zaokrąglony. To jest przekrój przez ośmiornicę. To nie był szpital? O Jezus, nie wiem, ale ja mówię o The Last of Us 1. PS1 jest masa i są dość tanie, bo były masowo kupowane. O! Aktualnie się męczę w Stealth 2, bo w jedynce miałem czas wycelować, a w dwójce ledwo wychylę za osłon już połowa życia. O nie! To smutno. Można też kupić PS2, na nim chodzą gry z PS1 bez problemu. O, serio? Wow. Brzmi, że Rat King The Last of Us 2 nie wybrusił wnętrzności. Nie aż tak, Skipper. Trochę się z nim męczyłam, owszem, ale to nie był ten poziom Rage'a z jedynki. Na PS1 nie miałam dużo gier, już ledwo pamiętam do tej pory. Żałuję, że zostawiłam u brata, inaczej może dałabym sobie dłużej grać, a teraz nawet nie wiem, co on z tym zrobił. O, no właśnie, smutno zawsze, jak takie konsole gdzieś przypadają. Dobrze, powodzenia, Aniu. Dobra, teraz mamy te białe części. Aha, te białe części, ale to... Tutaj, 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 tutaj. Boże, wszystko mi się rozwala tu. No. Się wczep, a nie rozwalaj się jeszcze. Jeszcze nie ta pora. Będę się rozwalać. Jedno to i jedno takie krzywe. Teraz dwa takie krzywe. O, tutaj mam na samym przodku. Na samym przodku. Chyba będzie ciałko z tentaklami. Jeszcze na padzie jest smutne, że nie masz tych wszystkich skrótów do broni, flar, apteczek, tylko wszystko musisz brać z ekwipunku. Serio? O. Bo pamiętam, że jak ludzie grali na padzie na... chyba PC-cie, to były te skróty. W sensie, nie wiem, czy oni sobie to ustawiali jakoś specjalnie?
Na konsoli nie. Nie. Na padzie nie ma tyle przycisków, żeby robić skróty. Nie wiem, mi się wydawało, że się, że tam ludzie robili jakoś to na padzie. Nie wiem, nie znam się. Może dałoby się jakoś połączyć przyciski. Gdzie jest... O, właśnie tego szukam. Ja jeszcze mam swoje PSP, które kiedyś dostałem na święta i przypomniałem sobie o nim ostatnio, ale zepsuty mam przycisk R, który sam mi się wciska i przycisk do podgłaśniania mi nie działa. O. A da się to jeszcze jakoś uratować? W sensie... nie wiem. Są jakieś części do tego? Nie wiem, to przyczepić z tej strony może. Później spokój po egzaminie będzie wtedy na luzie, chociaż nie nazwałabym tego granicami, tylko jest to efekt tego, że długo się leniłam, a nie chcę, żeby było tak, że jak mama wraca, to zaraz musi sprzątać i mi też będzie się potem lepiej uczyć. No, rozumiem, Aniu, ale odpoczynek też jest bardzo, bardzo potrzebny. Nie można się tak zajeżdżać, bo potem padniesz i faktycznie nic nie będziesz robić. A moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak lenienie się, tylko po prostu jest czas na odpoczynek. Jeśli potrzebujesz tego odpoczynku, to znaczy, że organizm potrzebował tego odpoczynku. Jak to mówię, masło maślane, ale mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Teraz jakieś szare. Szare, dwa skośne. Tu jest jedno skośne. Mam tu drugie skośne. Da się kupić części na Allegro. Kiedyś już kupowałam, wymieniałam. O, nice. A potrafisz tak sam? W ogóle, Jezus. Ja bym nie potrafiła chyba samej wymienić. Sobie nie wyobrażam. Ja się w ogóle zastanawiałam jakiś czas temu nad kupnem Game Boya, nie? Ale Game Boye są trochę ciężej dostępne, plus... Ja bym chętnie chciała takiego Game Boya już przerobionego. Bo te Game Boye, które były oryginalnie, to one miały moim zdaniem za ciemny ekran. Tam parę rzeczy, które mi się nie podobały i po przeróbkach wyglądają super. Tylko takie po przeróbkach nawet są ciężko dostępne i kosztują dużo. Nie mogę tego znaleźć. Dwa skośne są mi potrzebne. Lara w teatrze na konsoli zostawia ślady stóp, takie chamskie, czarne wszędzie. Jakie chamskie, mi się tam podobały. Jest kilka właśnie różnic. W TR4 też to było widoczne, że Lara zostawia ślady. I w ogóle cień Lary jest o wiele ładniejszy w konsolowej wersji niż w tym, niż na PC-cie. Na PC-cie to w ogóle jakiś okrąg jej zrobili dziwny pod stopami. No nie mogę znaleźć tej części. Nie widzę jej. Nie jest aż takie trudne, jeśli chodzi o wymianę, ale trzeba być ostrożnym. No, rozumiem. Nie widzę, no. Tu jest. Boże, ślepemu oczy zabrali. To i to. I dwa gładkie.
szukasz potrzebnego elementu, ale nigdzie go nie ma. No właśnie. To jest najgorsze. Gdy potrzebujesz, a nie ma. Target locked. Aha, bo to trzeba dwa razy zrobić. Oh my goodness me. Ja więcej tego potrzebuję. Z jedno. Dobra, mamy jakieś pseudołuski, nie wiem co to. Te pseudołuski po boczku. Mamy tę stronę. Idzie tak? Tak. Takie coś. Przydać reszty klasyków na PS1. Na razie mam tylko te R3, fajnie by było mieć wszystkie, skoro już mam konsolę. No, to prawda. Ja w ogóle kiedyś marzyłam sobie, żeby zdobyć premierowe wersje wszystkich klasyków, ale to było tak niesamowicie drogie zawsze i jak ludzie się chwalili, że mają te premierowe wersje jeszcze w tych super dużych pudełkach, matko, poziom zazdrości rósł zawsze z każdą minutą. Zawsze chciałam mieć te części, ale niestety się nie dało. Jest za trudne. Dobra. Daszek. Cztery takie małe cipki. Cztery potrzebuję. Cztery, raz, dwa, trzy. Gdzie jest czwarty? Gdzie jest czwarty? To nie ten. Tu jest czwarty. Dobra, i te dzióbki. Czy tu? Cieszę się, że mam instrukcję do TR3 w tej edycji konsolowej, bo ciekawe rzeczy tam są. No właśnie, te instrukcje to w ogóle kiedyś to był rarytas w grach. Bo tam fajne, zawsze te historie fabularne były przedstawione i w ogóle ekstra, zawsze mi się to podobało. No, mamy dzióbek. Dobrze, teraz potrzebujemy to i dwa te wysokie. Te wysokie. Nie wiem.